kierujemy nasze myśli ku tej rzeczywistości życia wiecznego, a więc ku Najświętszej Maryi Pannie w niebo wziętej z ciałem i duszą, musimy zdać sobie sprawę, że to, co pochodzi od Boga już tutaj na ziemi, ma tę cechę, ma ten wymiar, ma tą charakterystykę nieprzemijalności. I to jest właśnie ta wielka różnica między tym, co człowiek robi, czasami z wielkim poświęceniem, bez Boga, a więc jest to przemijalne, a tym samym być może, co człowiek robi, ale niejako z woli Bożej. A więc tak jak Pan Bóg chce według tego projektu Bożego, bo to ma wtedy tę cechę, ten wymiar nieprzemijalności. I tutaj posłużę się przykładem, który całkiem niedawno miałem możliwość, aby jako doświadczyć czy usłyszeć od matki 7 dzieci. Wiadomo, że przy 7 dzieci no to pracy jest bardzo dużo. I pamiętam, że tak troszeczkę nie śmiałem nawet zapytać, czy znajduje jeszcze czas na modlitwę, no bo wiedząc, że 7 dzieci potrzebuje no, ciągłej uwagi i pracy, no może rzeczywiście tutaj można by było nawet powiedzieć, no tutaj już aż czegoś takiego no, nie wypada nawet wymagać. Zadziwiła mnie właśnie odpowiedź tej osoby, wręcz oburzenie, jak to? Ja mam się nie pomodlić rano, wieczorem czy w ciągu dnia, a więc co? Cała ta moja praca, to moje poświęcenie, które też dedykuję z miłością właśnie dla tych dzieci. Nawet jeżeli człowiek pod wieczór jest tak zmęczony, że już nie ma siły i ochoty na nic, to jeżeli ja się nie pomodlę, to znaczy, że cały ten dzień praktycznie to tak jakby wyrzucić do kosza, no bo przeminie. Przeminie zmęczenie, ale przeminęło też i to poświęcenie i właściwie następuje następny dzień i nie zostaje nic. A właśnie modlitwa. Modlitwa sprawia, że każda rzecz, że wszystko, co robię, że ta moja miłość matki do tych 7 dzieci, że ta obecność Pana Boga poprzez modlitwę sprawia, że jest to jak gdyby takie postawienie tej pieczęci. Poproszenie Pana Boga, żeby On postawił swoją pieczęć, niejako zatwierdził cały ten mój wysiłek, to moje poświęcenie, również być może czasami jakieś niepowodzenia, to co staramy się zrobić, ale nie zawsze się udaje, ale żeby niejako On zatwierdził to na wieczność, żeby to było jako rzeczywistość. I tu jest właśnie tajemnica tej realizacji tych wszystkich rzeczy dnia codziennego, ale właśnie razem z Panem Bogiem. Nie pozwolić, aby nasz wysiłek, nasze poświęcenie, czasami nawet cierpienie, żeby po prostu poszły niejako na marne, no bo przecież jeżeli to jest coś przejściowego, nie jest na wieczność, no to tak jakby dzisiaj było, jutro już tego nie ma. A właśnie ta obecność w tym Pana Boga, gdzie myśli człowieka gdzieś pobiegną ku Bogu, gdzie gdzieś zaprosimy tego Pana Boga, Panie Boże, kieruj mną, poprowadź mnie przez ten dzień. Wtedy mamy tę pewność, że to jest na wieczność. Że to jest rzeczywiste tak naprawdę, że to jest realne, a nie tylko przejściowe. Później się odpocznie, no i zaczynamy, jak to mówią, na nowo produkować coś, co i tak za chwilę przeminie. I to jest właśnie piękno tej obecności Pana Boga i w tym możemy powiedzieć, że niejako sprawiamy, że jeżeli Bóg jest obecny w naszym życiu, w tych codziennych sprawach, to to ma wartość na wieczność. To jest rzeczywiste. I to jest bardzo istotne oczywiście. Samo cierpienie nie zbawia. Czy o cierpieniu tak naprawdę wie coś, ktoś, kto cierpi? Czy raczej trzeba czegoś więcej?